Czy ten odór przeszkadza Państwu tutaj w funkcjonowaniu? Z każdemu. Cóż zaś tego. On je no za wariatów po prostu robił. To śmierdzi, a nie potem wytrzymać nie idzie już. To trwa już, sami widzicie. To już trwa, już pora lot. To już 10 lat. 10 lat już. Dzieci chorują, na klatce śmierdzi, a nie okno otworzyć w mieszkaniu. No jak tu żyć? No właśnie, jak tu żyć, czyli w Bytomiu Bobrku, gdyby kamery miały możliwość przekazania fetoru, jaki unosi się nad dzielnicą tego śląskiego miasta, to stałoby się jasne, dlaczego mieszkańcy po raz kolejny postanowili wyjść zdesperowani na drogę. Mówiąc ogólnie, jest to protest mieszkańców, kolejny protest mieszkańców, którzy są już bardzo mocno sfrustrowani, przede wszystkim mieszkańców Bobrka, ale uważam, że to powinien być zbiorowy protest mieszkańców Bytomia, dlatego że dalej tak być w naszym mieście nie może, że te ciężarówki zwożą tutaj bardzo, no przynajmniej delikatnie mówiąc, są to substancje o wątpłym pochodzeniu i na pewno nie są bez znaczenia dla naszego zdrowia i życia, co zresztą mieszkańcy Bobka od wielu, wielu lat akcentują wszelkim możliwym władzom w tym mieście i nie tylko w tym mieście, no jakby nie było, no bez skutku. Odór, który wydobywa się spod płachty samochodu ciężarowego, który przyjechał na Śląsk aż z Nowego Targu, jest nie do wytrzymania. Niestety wszystko zgodnie z literą prawa. Badania wykonane przez Państwową Straż Pożarną w Bytomiu nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Czy przyrządy pomiarowe, którymi dysponuje Państwowa Straż Pożarna w Bytomiu, nie wykazały obecności podwyższenia stężenia mierzonych szkodliwych substancji? Tutaj akurat były kwestie podnoszone, że jest przekroczony siarkowodór czy izobutylen. Nie jest żadna z tych substancji, żadna wielkość tej substancji nie jest przekroczoną normą, ponieważ urządzenie też nie wydało żadnego ostrzeżenia, że jest jakaś norma przekroczona. Natomiast wykazało obecność, śladową obecność tych substancji. Tu akurat chodzi w przypadku siarkowodoru i izobutylu. Te badania Straży Pożarnej niestety nie wierzymy, dlatego że to są ręczne mierniki, one nie są wiarygodne moim zdaniem. To by musiały być tu pobrane próbki i dokładne badania zrobione tego, co on tam wiózł, niby jakieś osady. Mieszkańcy są bezsilni i sięgają po każdy znany im sposób, by przerwać ten niepojęty proceder. Ja uważam, że jeżeli ten proceder będzie trwał w takim natężeniu, z taką częstotliwością będą te ciężarówki tutaj przyjeżdżać, kiedy rzeczywiście na przykład tak jak w dniu wczorajszym, koparki nie zdążyły zakopywać tych substancji, a już nowe cysterny, nowe wanny wjeżdżały z nowymi odpadami. Jeżeli to dalej będzie tak trwało, w takim nasileniu i przez taki czas, który jeszcze mamy, pozwolenie tych firm jest jeszcze wieloletnie, to proszę sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało, jak to miasto będzie wyglądało za 20 lat. My tutaj dzisiaj jesteśmy pół godziny i już dwie ciężarówki próbowały się dostać. To proszę mi powiedzieć, ile w ciągu dnia jest w stanie tutaj wjechać takich ciężarówek od strony tej i od strony Bobka? Osobiście tak, że jak ja idę z psem o 4:10 rano, to przez ulicę Pasteura wjeżdżają cztery. Cztery ciężarówki. Do wpół do godziny piątej to przejeżdżają cztery auta. A dalej co to już nie widzę, bo idę do pracy niestety. Wszystkie żywe stworzenia cierpią, łącznie z ludźmi. Najgorzej cierpią na tym dzieci, które są Bogu winne ducha. No staramy się to jakoś obronić. Nie jest to takie proste. Apel do naszych włodarzy naszego miasta. Wydaliście zgody na składowanie, wycofajcie te zgody. Zlikwidujcie te samochody i będzie święty spokój. Ewentualnie, tak jak tutaj padła kiedyś propozycja, zburzcie Bobrek, zaorajcie, posadźcie pomarańcze i możecie lać co chcecie. Mieszkańcy Bobrka się nie poddają, bo nie mogą pogodzić się z życiem w takich warunkach. To niestety oznacza walkę z wiatrakami.